Państwa, przechodzimy teraz do serii pytań. Ja głęboko wierzę, że w tych ważnych sprawach będą tylko pytania w temacie, więc bardzo proszę, żeby przynajmniej na początku były te pytania. Jeśli są jakieś inne sprawy, to w drugiej kolejności. Proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Dzień dobry, Zuzanna Bieńkowska z TVN24. Panie premierze, mam pytanie o zawiadomienia, które do najwyższej. Ale to nie jest pytanie w temacie. Czy pani ma pytanie w temacie? Nie. To zacznijmy już od tych pytań w takim razie. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień, w sprawie niedopełnienia obowiązków, jeśli chodzi o rozdział środków na samorządy. Tam jest też mowa o dyskryminacji pewnych miast. W planach jest też dzisiaj złożenie kolejnego zawiadomienia w kwestii środków covidowych. I tutaj to jest mowa o tym, że to pan jest możliwość popełnienia przez pana właśnie przestępstwa. Jak pan na to, jak pan skomentuje tę sytuację? Czy pan się w jakiś sposób tutaj poczuwa do winy czy do odpowiedzialności w temacie tych zarzutów? I jeszcze drugie pytanie, jeśli mogę. W temacie Komisji do Spraw Pegasusa, czy pan w jakiś sposób czeka na zeznania, na wyjaśnienia ministra Ziobro przed tą komisją i czy spodziewa się pan również tego listu, o których słyszeliśmy, o listach do osób, które mogły być podsłuchiwane, jako że pana nazwisko również się tutaj pojawiało? Pierwsze pytanie, pani redaktor, dotyczyło możliwego złożenia zawiadomienia do prokuratury w związku z zakupami, które po całym świecie staraliśmy się robić na początku pandemii koronawirusa. Szanowni Państwo, kilka zdań wprowadzenia, bo ludzka pamięć jest czasami zawodna. Luty, marzec, kwiecień 2020. Wybucha pandemia COVID-19. Wszystkie rynki na całym świecie zamierają. Zamiera płynność, brak jest podaży, brak jest popytu. Wszyscy koncentrują się na jednym. Skąd wziąć maseczki, skąd wziąć środki ochrony fizycznej, skąd wziąć różne artykuły medyczne, produkty medyczne, jak respiratory. Po co? Po to, żeby ratować życie. I ja biorę całą odpowiedzialność na siebie, ponieważ prosiłem, aby każdy, kto tylko może, kupował, gdzie tylko może, to, co ratuje życie Polaków. Dlatego wierzę, pani redaktor, szanowni państwo, że nawet jeżeli taki haniebny wniosek zostanie przekazany do prokuratury, to prokuratura będzie potrafiła popatrzeć na cały kontekst tej tragedii COVID-19, która wtedy się rozgrywała. Jeśli nawet nie będzie w stanie i skieruje to do sądu, to sąd będzie miał na tyle zdrowego rozsądku i uczciwości, że popatrzy na to, co się wtedy działo na całym świecie, w Europie i w Polsce. Ale nawet gdyby się stało inaczej, to ja do końca życia będę szczęśliwy i dumny z tego powodu, że nasz rząd zareagował błyskawicznie. Zareagował w taki sposób, jak powinniśmy zareagować. Że zachowaliśmy się jak trzeba i ratowaliśmy każde życie. Że nie było u nas selekcji. Ta osoba może być leczona, a ta nie może. A tak było we Francji, tak było we Włoszech, tak było w Hiszpanii. W bogatszych krajach niż Rzeczpospolita. U nas tak nigdy nie było. Bo od pierwszego dnia robiliśmy wszystko, aby ratować ludzkie życie. Drugie pytanie, pani redaktor, dotyczyło Pegasusa. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, co już wspominałem, że kiedy powziąłem informację o tym, że różne środki operacyjne są używane przez nasze służby, to wezwałem pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika i zapytałem, na jakich zasadach to się odbywa. I zapewniono mnie, i później kilkakrotnie mnie tak jeszcze zapewniano, że każdorazowo, podkreślam, każdorazowo za nałożeniem środków operacyjnych w związku z jakąś sprawą, a na kogo to już nie jest moja sprawa, była pozyskiwana zgoda sądu. Zgoda sądu polegająca nie na tym, żeby coś odfajkować, jak to się mówi, czy automatycznie zatwierdzić. Tylko cała dokumentacja sprawy została przekazana do sędziego, do pani sędzi i rozstrzygnięcie, czy dany środek operacyjny może zostać nałożony na daną osobę, było po stronie sądu. Co do mojej osoby, ja do dzisiaj nadal nie mam pojęcia, czy jakiekolwiek środki w jakiejś sprawie mogły być nakładane, czy były nakładane. Mogło tak się zdarzyć w związku z ochroną kontrwywiadowczą. Byłoby to jak najbardziej normalne, więc nie tylko nie ma we mnie tutaj żadnych złych emocji, ale w ogóle nie ma we mnie emocji, jeśli o to chodzi, bo po prostu każde poważne państwo musi móc ścigać przestępców, musi móc
wchodzić do świata przestępczego ze swoimi środkami operacyjnymi. To robią Niemcy, to robią Francuzi, to robią Amerykanie, to robią Brytyjczycy, Włosi czy Holendrzy. I dlatego trudno, żebyśmy my byli bezbronni wobec świata przestępczego. Ja to dodam, że my z panem premierem Morawieckim mówimy o chlebie, którego cena wzrosła od 1 kwietnia ze względu na decyzję rządu, na którego czele stoi Donald Tusk, a koalicja 13 grudnia mówi o igrzyskach. Pani redaktor pyta o igrzyska, które oni rozgrywają, kiedy przejęli władzę. I te komisje śledcze już się wypaliły. Komisja, która miała badać sprawę Pegasusa, przecież ośmieszyła sama siebie, kiedy przesłuchiwała pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan premier Kaczyński wykazał z jednej strony ich prymitywizm w zachowaniu, a z drugiej strony ich miałkość, bo przecież każdy mógł zobaczyć, że oni nie mają żadnych argumentów. Ale również komisję śledczą ośmieszył minister Bodnar, minister Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, który powiedział, że wszystkie decyzje w sprawie użycia tego środka były akceptowane przez sądy. Wszystkie decyzje, tak stwierdził minister Adam Bodnar. Pewnie jego kariera w rządzie Donalda Tuska dobiega końca ze względu właśnie na ten fakt, no bo pomieszał szyki w tych igrzyskach. Ale bardzo charakterystyczne jest właśnie to. My z premierem Morawieckim o chlebie, którego cena zdrożała, tak jak i innych produktów żywnościowych, no a koalicja 13 grudnia o igrzyskach. Jeszcze jedno pytanie o igrzyska, jak rozumiem, tak? Jeszcze, nie, chciałam dopytać, bo pan premier, panie premierze, nie odpowiedział pan jeszcze na to pytanie konkretne o te zarzuty, jeśli chodzi o dyskryminację konkretnych miast, konkretnych samorządów, bo tam nie była mowa tylko o środkach covidowych, ale też o jakby manewrowanie w pewien sposób tym przydzielaniem wsparcia dla samorządów. Czy do tych zarzutów się pan jakoś odniesie? Tutaj pytanie, szanowni państwo, o fundusz, który przywrócił praktycznie godność w ogromnej większości polskich gmin i powiatów. Wystarczy, panie redaktor, szanowni państwo, pojechać po Polsce, wyjechać poza Warszawę, za rogatki Warszawy i zapytać o drogi, o świetlice środowiskowe, o ochotnicze straże pożarne, szkoły, szpitale, żłobki, wszystkie elementy infrastruktury publicznej. Jak wyglądały inwestycje w czasach poprzedniej koalicji przed naszymi rządami i w ciągu ostatnich 5 lat. I my te środki rozdzielaliśmy sprawiedliwie według algorytmów, według pewnych zasad, które były obiektywnie ogłaszane przed naborem. I dlatego mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że chyba ponad 99%, tylko ci najbardziej zacietrzewieni, którzy nie chcieli korzystać lub no, z jakichś innych im względów, zostawmy już to ocenom historyków, nie korzystali z tych programów inwestycji strategicznych. Tymczasem w tych naszych programach staraliśmy się, aby nie tak jak w przypadku środków unijnych, trafiały one do wielkich miast, do bogatych metropolii, do bogatych powiatów, tylko staraliśmy się, aby ten program rozdzielany był sprawiedliwie. I może dlatego, jak słyszymy od koalicji 8 gwiazdek, został ten program właśnie teraz zamknięty. Dlatego, że jeśli będą środki unijne wpływały, to będą wpływały do tych bogatszych. Przede wszystkim do tych bogatszych. A nie sprawiedliwie, porówno, tak jak to, co my robiliśmy. A więc też z tego programu jestem, pani redaktor, bardzo szczęśliwy, bardzo dumny. Jeżeli ktoś chce kierować w związku z tym programem wnioski do prokuratury, niech to czyni. Zachęcam, żeby porozmawiać z wójtem gminy Poświętne. To jest powiat wołomiński. Wczoraj byłem w tej gminie. Sala gimnastyczna przy szkole w Nowych Ruczajach. To jest wieś położona w tej gminie. 8 milionów złotych kosztowała ta sala. 90% finansowanie pochodziło właśnie z programu inwestycji strategicznych. Ta sala by nie powstała, gdyby nie program inwestycji strategicznych, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości. I słyszymy teraz, że skarży się Rafał Trzaskowski, że miasto stołeczne Warszawa, chociaż ma budżet w wysokości 28 miliardów złotych, to jeszcze za mało.
gdyż właśnie rozmawia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji o nowym sposobie finansowania samorządów. A więc pewnie wróci to, co było przed 2015 rokiem. Metropolie będą miały jeszcze więcej pieniędzy, a gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to w Nowych Ruczajach, w gminie Poświętne, nie byłoby sali gimnastycznej przy szkole. Jeszcze dodam do tych głupstw, które opowiada pan Trzaskowski i niektórzy inni włodarze wielkich miast, że średni przyrost dochodów z podatku PIT, z podatku CIT przekraczał 60, a w niektórych przypadkach 70% przez te 8 lat. W związku z tym przez 8 lat naszych rządów. Więc jeśli ktoś mówi, że coś stracił, drodzy państwo, no porównajcie to do tego, o czym ja powiedziałem. Przyrost o 60 lub 70% w bogatych miastach i jeszcze jemu mało. Dziękuję bardzo. Proszę, następne pytanie. Dzień dobry, Weronika Korol, Polsat News. Skoro przy chlebie jesteśmy, to nie byłoby tego chleba, gdyby nie polscy rolnicy. Oni okupują teraz resort. Mówią, że jest brak konkretów, ale z drugiej strony minister mówi o tym, że przecież te kluczowe kwestie zostały już wypracowane i opisane i jest to system naprawiania błędów poprzedników. Czy mógłby pan się do tego odnieść? Ponieważ no, te protesty rolników nie ustają. Chodzi między innymi o Zielony Ład. Tak długo jak my sprawowaliśmy rządy, to realizowaliśmy naszą politykę w interesie rolników. Było embargo na zboże z Ukrainy, były dopłaty do nawozów, dopłaty do zboża, do pszenicy, do kukurydzy, do innych zbóż i wreszcie robiliśmy również wszystko, żeby uzgodnić z Unią Europejską przedłużenie tego embarga, a kiedy 15 września Unia Europejska nie zareagowała, to wdrożyliśmy to embargo po raz drugi. Co do Zielonego Ładu, proszę przeczytać sobie Politico sprzed mniej więcej półtorej roku. To taki portal w Unii Europejskiej, czy portal, który komentuje często działania w Unii Europejskiej. Polska, która sprzeciwia się tym regulacjom, które oni chcą narzucić w sprawie ugorowania, zastosowania zmniejszenia używania środków biobójczych czy nawozów albo środków ochrony roślin. Tak długo jak sprawowaliśmy rządy, blokowaliśmy te szkodliwe zapisy Zielonego Ładu. Moje własne wypowiedzi na Radzie Europejskiej przedstawię wkrótce w ramach naszej czegoś w rodzaju Białej Księgi razem z głosowaniami europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w porównaniu do europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Więc w tym przypadku bardzo dobrze, że rolnicy protestują. Protestują, bo wiedzą, że te uzgodnienia, które zdaniem rządzących zostały zawarte, przyjęte, są fikcją. Wiedzą doskonale, że to są tylko puste słowa. I rolnicy wiedzą również, że rządzący chcą kopnąć tą puszkę do przodu, żeby przesunąć problem, odsunąć ten problem od siebie. Kick the can down the road. Po to, żeby przeszły te wybory samorządowe, a może potem to się wszystko jakoś rozmyje. No nie rozmyje się. Rolnicy wiedzą, co robią. Walczą o to, aby cena i dopłata do ceny była na odpowiednim poziomie i żeby rządzący w sposób odważny wdrożyli odpowiednie embarga, odpowiednie blokady przed zbożem z Ukrainy. Rolnicy polscy zostali oszukani przez koalicję 13 grudnia, bo pierwsze pytanie, gdzie jest embargo na import surowców rolnych z Ukrainy? Nie ma. A składane były obietnice, a więc zostali oszukani. Zostali też potraktowani siłą przez tych, którzy dzisiaj sprawują władzę, bo niewątpliwie zastosowano znowu metodę na ruską budkę 6 marca tego roku w Warszawie, kiedy doszło do prowokacji na ulicach Warszawy, a w Sejmie, który wtedy obradował, politycy koalicji 13 grudnia mówili o awanturnikach, tak nazywali protestujących rolników. A wszystko to bierze się z tego, że ci, którzy dziś Polską rządzą, są zakładnikami interesów z Brukseli, albo mówiąc wprost z Berlina. Przecież na tym zyskują właściciele agroholdingów, które nawet nie są zarejestrowane na Ukrainie, tylko w rajach
podatkowych. No i oni czerpią zyski z tego handlu. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, my mieliśmy wolę i charakter, żeby nakładać embargo, mówił pan premier Morawiecki. Dwukrotnie w ubiegłym roku zostało embargo nałożone, a dziś tylko puste obietnice, tylko puste słowa. Rolnicy protestują w imieniu nie tylko własnym, ale w imieniu wszystkich Polaków, dlatego że ta obłędna polityka doprowadzi do katastrofy, doprowadzi do zaniku rolnictwa, a rolnictwo wciąż stanowi w Polsce ważną gałąź rozwoju gospodarczego. Więc my wspieramy rolników, czego dowodem było chociażby to, że przedłożyliśmy w parlamencie projekt uchwały przygotowanej przez protestujących rolników. Co się stało z tym projektem? Został zamrożony. Został zamrożony, niepoddany został pracom parlamentarnym. To też jest dowód złej woli koalicji 13 grudnia. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli mogę zapytać o zapowiedź ministra sprawiedliwości dotyczącą rozesłania 30 listów do osób, które były inwigilowane Pegasusem. Czy rozważali panowie to, że mogą taki list otrzymać, bądź inni politycy Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, odpowiadając na pytanie pani redaktor. Tutaj, szanowni państwo, decydował o tym sąd. Wszystko było pod kontrolą sądu, nie było żadnych działań nielegalnych. Cała komisja, nie ta zresztą jedyna, ale również te dwie pozostałe, są po to właśnie, żeby te igrzyska, ten teatr, ta hucpa, która rozgrywa się, żeby przykrywały realne problemy. Realne problemy to podwyżki cen żywności, podwyżki cen energii elektrycznej, podwyżki cen energii cieplnej. To wreszcie wszystko to, co wiąże się z codziennymi problemami Polaków. I oni chcą to przykryć, chcą, żeby Polacy o tym nie dyskutowali. I dlatego właśnie my przywołujemy te najważniejsze dla Polaków tematy, żeby Polacy uświadomili sobie, że rząd, obecny rząd koalicyjny, próbuje przykryć tematami zastępczymi to, co jest naprawdę ważne dla Polaków. To na pewno tak, ale jeszcze można by to wyjaśnić w ten sposób, że minister Bodnar przeraził się, że powiedział prawdę publicznie o tym, że wszystkie wnioski były akceptowane przez sądy. No i teraz próbuje uratować swoje stanowisko, żeby uciec przed zemstą Tuska. No ale sądzę, że ta ucieczka nie będzie szczęśliwą ucieczką, że nie uda się Bodnarowi z tych kleszczy wyrwać się, bo Tusk słynie z mściwości. Panie premierze, mogę zapytać, jakie to pana zdanie może mieć polityczne konsekwencje, te 30 listów rozesłanych? Tak precyzyjnie, gdyby mi pan odpowiedział. Trudno mi spekulować, pani redaktor. Jest to próba zdestabilizowania sytuacji w naszym obozie przez koalicję, która kłóci się we swoim własnym składzie. Kłócą się o aborcję, kłócą się o składkę zdrowotną, kłócą się o dobrowolny ZUS. Ciągle się kłócą, więc ja mogę powiedzieć dość kłótni, prawda? I patrzę na to w ten sposób. Wyciąganie jakichś królików z kapelusza po to, żeby zrobić jakąś wrzutkę. No, mam nadzieję, że Polacy się na to nie nabiorą. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panom i do zobaczenia na następnej konferencji. Dziękuję.